możesz mnie prosić o wszystko. Echo z Krainy Cieni szepce o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Dziwna siostra myśli mieszka w nocy, znika, gdy nadchodzi świt. O czym mówię? Echo z Krainy Cieni szepce o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Dziwna siostra myśli mieszka w nocy, znika, gdy nadchodzi świt. O czym mówię? Nie, nie o niej mówiłam. Echo z... O czym mówię? Miałam sen, w którym moja córka spała na mej piersi. Sen ukazał jej życie, zdradę, która ją spotkała, i śmierć. Jestem smutkiem i żalem. Jestem matką, która toczy rzewne łzy nad córką, której nie zdołała ocalić. Może to nieść najmniejszy skowronek, a najsilniejszy z ludzi nie udźwignie. O czym mówię? W dzieciństwie byłam najbliższą przyjaciółką Andrasty i zawsze razem śpiewałyśmy. Wysławiała piękno życia, a każdego, kto ją usłyszał, wypełniała radość. Powiadają, że sam Stwórca wzruszył się pieśnią Andrasty. Od tamtej pory przestała śpiewać o rzeczach prostych. Oko za oko, ząb za ząb. Dług krwi musi zostać spłacony. O czym mówię? Tak, mój mąż Hesarian wybrał dla Andrasty szybką śmierć. To ja go zmusiłam, by kazał ją stracić publicznie razem z jej dowódcami, aby wszyscy ujrzeli potęgę Imperium. Jestem sprawiedliwością. Jestem zemstą. Za przelaną krew można zapłacić tylko krwią. Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należę do tego miejsca, a ono do mnie należy. O czym mówię? Nie. Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należę do tego miejsca, a ono do mnie należy. O czym mówię?
zachodni gość. O czym mówię? Marzyłem o tym, by mój lud miał swój dom, gdzie sami bylibyśmy sobie panami. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Poszliśmy za Andrastą przeciwko Imperium. Jednak została zdradzona. Tak jak i my. Trucizna dla duszy. Okrutny odpowiednik pasji. Wyrasta z miłości, aż ta zginie. O czym mówię? Tak, to zazdrość doprowadziła mnie do zdrady. Byłem najpotężniejszym z generałów Alamarii, ale w porównaniu z nią okazałem się nikim. Setki padły przed nią na kolana. Kochali ją, podobnie jak Stwórca. Ja też ją kochałem, ale jaki człowiek może się równać z Bogiem? Kości tego świata sięgają objęć nieba. Skąpane w bieli, niczym panna młoda witająca swego wybrańca. O czym mówię? Tak, to ja zabrałem prochy Andrasty z Tevinteru i przeniosłem je w góry na wschodzie, gdzie będzie mogła po wsze czasy spoglądać w niebo swego Stwórcy. Nie mogliśmy znaleźć lepszego grobowca. Nikt tego nie widział, ale znają to wszyscy. Lżejsze niż powietrze, ostrzejsze od miecza. Pochodzi z niczego, ale powala najsilniejsze armie. O czym mówię? Tak. Głód był bronią użytą przeciwko nikczemnikom z Imperium Tevinter. Stwórca rozpalił słońce, które wypaliło ziemię. Plony nie wzeszły, armie nie mogły maszerować. Wtedy otworzył niebiosa i sprawił, że popłynęła woda, zmywając ich brud. Jestem Kater, uczeń Andrasty i dowódca jej armii. Widziałem to wszystko i wiem, że Stwórca się do nas uśmiechnął. Władza złamanym mieczem i oddziela prawdziwych królów od tyranów. O czym mówię? Tak. Nie mogłem znieść widoku cierpiącej Andrasty i to litość kazała mi zakończyć jej życie. Jestem grzesznikiem, który okazuje skruchę w nadziei, że i jemu zostanie okazane współczucie. Witaj, mój wygnany bracie. Zapłakałbym nad twym losem, ale dlaczego miałbym to zrobić? Wygnano cię na powierzchnię, podczas gdy ja... Jestem wobec ciebie zbyt surowy. Bejlen zrobił z nas głupców.
Gdybym był widzem, nagrodziłbym go oklaskami za genialne manipulacje. Trudno mi jednak zachować w tej sprawie spokój. Bracie, wiem, że czujesz wstyd i żal. Niech jednak przeszłość pozostanie przeszłością. Weź to i dobrze wykorzystaj. Daję ci to wraz z mym błogosławieństwem. Nie zapomnij o mnie. Będzie zabawnie. Założę się, że aby przejść na drugą stronę, będziemy musieli współpracować. Trzymać się za ręce i śpiewać wesołą piosenkę. Na co nam niematerialny mózg? Mamy sobie wyobrazić siebie po drugiej stronie. Jestem. Kamienie, po których można przejść na drugą stronę. Musimy wchodzić na nie po kolei. Mam już dość tych gierek. Wyślijmy kogoś na drugą stronę i miejmy to za sobą.
potrzebujesz mojej pomocy? Strażniku? Czego chcesz? Strażniku? Jestem.
Jestem tutaj. Jakieś rozkazy? Jestem. Słyszycie? Strażniku. Potrzebujesz mojej pomocy? Jestem tutaj. Możesz mnie prosić o wszystko.
Mów! Czego chcesz? Dokąd teraz? Ruszajmy. Czego sobie życzysz? Gratuluję. Znalazłeś ten swój garnek ze świętym pyłem. Przeszedłeś próbę, pokonałeś drogę Andrasty i podobnie jak ona, zostałeś oczyszczony. Dowiodłeś swej wartości, pielgrzymie. Możesz podejść do świętych prochów.
Nigdy nie sądziłam, że ujrzę urnę świętych prochów. Ja... brak mi słów. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Gratuluję. Znalazłeś naczynie na śmieci.
Witaj ponownie. Trochę cię nie było. Jak? Udało ci się ją znaleźć? Czy to... O, masz kurz na... Nie, to nie kurz. Stwórco. Nie jestem godzien tego widoku. Jak? Jak to było znaleźć urnę? Prób? To ciekawe. Bardzo ciekawe. Być może zakon nie będzie teraz traktować moich badań jako bluźnierstwa. Musimy zorganizować wyprawę. Tyle tu historii. Trzeba ją zbadać. A urnę powinno się udostępnić pielgrzymom. Urna należy do wszystkich wiernych. Jak można im tego odmówić? Nie, musimy podzielić się tym odkryciem. Zgadzam się. Nie możemy tego ukrywać. To nie jest nasza własność. Odmawiać im trupa? Istotnie to nie do pomyślenia. Tak. Trzeba dzielić się z innymi. Głosić słowo, żeby więcej osób znalazło się we władaniu zakonu. Czy nie tego właśnie chcecie? Rozgłoszę te radosne wieści, albo zginę, próbując to zrobić. Muszę wracać do domu. Mam tyle do zrobienia. Odwiedź mnie koniecznie, jeśli zawitasz kiedyś do Denerim. Nie jestem zamożnym człowiekiem, ale mam niewielką kolekcję ciekawych artefaktów. Jestem ci winien nagrodę za ratunek. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Woof!